Witam panów na webinarze firmy GM System poświęconym oprogramowaniu Moldex 3D, czyli systemowi do symulacji wtrysku. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest, w jaki sposób Moldex 3D pomaga redukować deformację wyprasek polimerowych. Podczas dzisiejszej prezentacji na początku króciutko przedstawię kilka informacji o naszej firmie, o GM System oraz jakie rozwiązania oferuje Moldex 3D dla swoich klientów, a następnie przejdziemy do właściwego tematu, czyli pokrótce omówimy przyczyny powstawania deformacji w wypraskach polimerowych oraz zobaczymy, w jaki sposób Moldex 3D i symulacja w tym oprogramowaniu pozwala przewidywać i co ważniejsze, zapobiegać potencjalnym problemom wywołanym właśnie z powstawaniem deformacji w wypraskach. I na koniec zobaczymy kilka przykładów zastosowania Moldex 3D, gdzie użytkownicy tego oprogramowania wspomagali się właśnie symulacjami w celu zoptymalizowania swojego projektu pod kątem ograniczenia niekorzystnych deformacji swoich produktów. Firma GM System jest dostawcą rozwiązań inżynierskich z grupy CAD, CAM, KEPDM, czyli praktycznie z całego zakresu niezbędnego w każdej firmie inżynierskiej, którą posiada, wytwarza pewne produkty techniczne. Jesteśmy partnerem firm Siemens Industry Software, Cortex System oraz Microsoft. I sprzedajemy oczywiście i wdrażamy oprogramowania dostarczane przez tych dostawców, organizujemy szkolenia, konsultacje, a także oferujemy usługi projektowe w tych oprogramowaniach. Nasza firma ma centralę we Wrocławiu oraz oddziały w Bydgoszczy i w Rzeszowie. Moldex 3D jest to grupa rozwiązań, grupa programów dedykowanych do symulacji wtrysku polimerów, zarówno termoplastycznych, jak i reaktywnych, i posiada w swoim portfolio rozwiązania zarówno dla konstruktorów wyprasek, gdzie poprzez symulację procesu wypełniania gniazda formy możemy sobie optymalizować konstrukcję geometrii wypraski, także konstrukcję układów wlewowych, jeżeli mamy do czynienia na przykład z wielogniazdowymi formami o skomplikowanym wlewku, aż do rozwiązań dla konstruktorów form, czyli pakiety e-design i professional, gdzie już możemy symulować cały proces wtrysku, począwszy właśnie od fazy wypełnienia, poprzez fazę docisku, chłodzenie, aż do uzyskania informacji o właśnie deformacjach przewidywanych, jakie mogą wystąpić po danym procesie. No i pakiet najwyższy, pakiet Advanced, dedykowany już dla specjalistów, obliczeniowców, oczywiście także dla konstruktorów form, wyprasek także. On jest nam niezbędny, kiedy właśnie mamy bardzo wysokie wymagania jakościowe, gdzie potrzebujemy najwyższej już dokładności obliczeń oraz gdy chcemy symulować bardziej specjalistyczne procesy przetwórcze, korzystając z zaawansowanych modułów dodatkowych, których cały pakiet też mamy tutaj do dyspozycji, które pozwalają właśnie powiększyć te dostępne na standardowe pakiety oprogramowania. Moldex 3D ze względu na swoje właściwości jest używany praktycznie w całym spektrum branż przemysłowych, w których wykorzystywane są tworzywa sztuczne do produkcji detali. No i oczywiście na całym świecie firma ma szereg użytkowników z różnych właśnie tych dziedzin. Tutaj pokrótce tylko
użytkownicy przykładowi oczywiście. Oczywiście z motoryzacji, gdzie wiemy, jak wiemy, jest bardzo dużo elementów tworzywowych, a jednocześnie wymagania, jeśli chodzi o jakość, o dokładność wykonania, są bardzo duże, więc tam oczywiście bez symulacji wtrysku praktycznie się już obejść nie da. No i oczywiście nasi polscy użytkownicy, nasi klienci. No i przejdźmy teraz do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Jednym z głównych wyzwań podczas wytwarzania wyprasek polimerowych, podczas projektowania całego wypraski, narzędzia, jest konieczność zachowania wymaganego kształtu oraz zadanych wymiarów naszego detalu. Oczywiście wynika to z tego, że większość z tych elementów musi współpracować, musi być spasowanych z innymi elementami, no więc oczywiście w takich sytuacjach nie możemy pozwolić sobie na zbyt duże odchylenia, jeśli chodzi o kształt i o wymiar względem projektu. Na deformacje, które powstają w czasie procesu wtrysku w wyprasce, no ma wpływ szereg przyczyn. Jednym z nich jest kierunek płynięcia. Jeśli i tutaj, jak widzimy na ilustracji, ponieważ w kierunku płynięcia ustawiają nam się łańcuchy polimerowe i w tym kierunku skurcz jest większy niż w kierunku poprzecznym, wskutek czego nasz detal po zastygnięciu nie będzie miał, może nie mieć już oryginalnego, zaprojektowanego kształtu, natomiast w jednym z kierunków będzie ten detal bardziej miał mniejszy wymiar. Oczywiście Moldex 3D jako program symulacyjny, który wykonuje symulację na siatce całkowicie objętościowej, tak, czyli mówimy o pełnej symulacji w 3D, pozwala bardzo dokładnie zasymulować rozpływ tworzywa i właśnie uwzględnić ten kierunek płynięcia tworzywa w poszczególnych ściankach i dzięki temu, że jest to siatka w pełni 3D, nie ma w tym przypadku znaczenia, czy będzie to detal taki typowo cienkościenny, czy będzie on grubościenny, czy będzie miał zróżnicowane grubości ścian. Zaawansowane algorytmy obliczeniowe są w stanie nam tutaj przewidzieć te kierunki płynięcia, sposób zachowania tworzywa, no i ostatecznie moduł, który właśnie nam oblicza deformację, jest w stanie wykryć wpływ takiego kształtu detalu na powstające deformacje. No i tutaj widzimy przykład, jak właśnie rozwiązanie kształtu żebra, które właśnie w zależności od tego, czy będzie jednym długim elementem, czy szeregiem mniejszych żeberek, co wpływa oczywiście na sposób przepływu tworzywa, mamy różne, zupełnie odmienne wartości deformacji. Tak? I symulacja jest w stanie nam to przewidzieć i dobrać jak najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne, geometryczne, tak żeby ta niekorzystna deformacja była jak najmniejsza. Bardzo w przypadku wielu produktów wykorzystuje się wypełniacze w postaci włókien, które mają za zadanie wzmocnić nasze tworzywo, zwłaszcza w motoryzacji, oczywiście jest to już powszechnie stosowane. Ale oczywiście te włókienka podczas wypełnienia takim tworzywem układają się w jakiś określony sposób. I kierunek płynięcia i kierunek tej orientacji włókien ma też duży wpływ na powstające deformacje. Tak? Jak widzimy tutaj na ilustracji, skurcz naszego tworzywa będzie większy w kierunku poprzecznym do zorientowanych włókien niż w kierunku wzdłużnym. I oczywiście Moldex 3D
posiadając moduł Fiber, który służy do właśnie analizy orientacji włókien, pozwala nam taką orientację przewidzieć. Jeśli tutaj dodam, że algorytm obliczeniowy zastosowany w Moldex 3D jest algorytmem unikatowym, został opatentowany i bardzo dokładnie pozwala przewidzieć orientację włókien, zarówno i to zarówno włókien krótkich, jak i długich. Także w wielu przypadkach ma swoje to zastosowanie. I w zależności od tego, od położenia punktu wtrysku, od kierunku płynięcia, program jest w stanie wyliczyć sobie orientację włókien i moduł, który oblicza nam następnie deformację, też jest w stanie uwzględnić wpływ tej orientacji. Jak widzimy tutaj, w zależności od kierunku płynięcia tworzywa, detal może nam się odkształcać w zupełnie inny sposób. I co ważne, Moldex 3D jest w stanie nam również pokazać, jaki jest udział odkształcenia wynikającego właśnie z orientacji włókien w porównaniu z udziałem, jaki dają inne czynniki, w tym czynniki na przykład cieplne, o których za chwileczkę. Kolejną taką przyczyną, najczęściej chyba występującą i wpływającą na deformację, jest zróżnicowanie temperatury pomiędzy stroną stemplową i matrycową. Jeżeli po jednej stronie temperatura jest wyższa niż po drugiej, następuje zróżnicowanie skurczu objętościowego. Tak, tam gdzie wyższa temperatura, powstaje skurcz objętościowy o większej wartości i ta różnica tych skurczów prowadzi do odkształcenia detalu w kierunku tej strony chłodniejszej. No i oczywiście, ponieważ Moldex 3D, tak jak wspomniałem, działa na siatce całkowicie objętościowej, możemy zobaczyć sobie rozkład temperatury w całej objętości naszej wypraski. I oczywiście, jeżeli po jednej stronie wypraska będzie chłodniejsza, po drugiej cieplejsza, tak, jeżeli będzie większe zróżnicowanie tej temperatury, to takie odkształcenie też jesteśmy w stanie zobrazować. Tak? Program w wynikach odkształcenia nam to pokaże. Tutaj oczywiście zarówno w Moldex 3D możemy zobaczyć zarówno kierunki odkształcenia, jak i przewidywane wartości tego odkształcenia, tak? Bo oczywiście nie każde odkształcenie jest dla nas tragedią, tak? Bo oczywiście wszystko zależy od tego, jakie mamy wymagania początkowe i jakie wartości program nam tutaj będzie przewidywał. Zróżnicowanie temperatury możemy zobaczyć nie tylko w samym detalu, ale również w korpusie naszej formy. Czyli jeżeli mamy jedną lub drugą stronę cieplejszą od drugiej, to oczywiście w wynikach odkształcenia może występować zupełnie inny kierunek odkształcenia. No i tutaj tego typu wyniki, typu wizualizacje pozwalają nam też bardzo, jest to bardzo przydatne podczas projektowania czy optymalizacji rozmieszczenia kanałów chłodzących w formie. Na powstawanie deformacji wpływ również ma zróżnicowanie ciśnienia, na przykład w fazie docisku, kiedy chcemy jakby zniwelować właśnie te różnice w skurczu, o których mówiliśmy. Przy większych detalach, przy cienkich ściankach oczywiście to ciśnienie docisku nie będzie równomierne. No i oczywiście tam, gdzie to nasze ciśnienie nie będzie w stanie dotrzeć albo nie dotrze w znacznie mniejszym stopniu, ten skurcz pozostanie na wyższym poziomie, tak? Tam, gdzie ten docisk będzie mocniejszy, skurcz będzie mniejszy, tak? No i oczywiście znowu zróżnicowanie tego skurczu może nam prowadzić do niekorzystnych deformacji.
W Moldex 3D mamy pełną analizę fazy docisku, możemy sterować za pomocą profilu ciśnienia tą fazą docisku, sprawdzać jaki będzie efekt, jaka będzie skuteczność docisku, możemy kontrolować jak długo docisk będzie skuteczny, tak ażeby nie stosować go bez potrzeby przez zbyt długi czas. No i tutaj widzimy przykład przy zastosowaniu różnych wartości, różnych profili ciśnienia uzyskujemy całkowicie odmienne wartości odkształceń, czyli tych naszych deformacji. Czyli możemy też optymalizować za pomocą parametrów procesu nasz detal, tak żeby uzyskać odkształcenie w wymaganym zakresie. No jak widzimy, na powstawanie deformacji ma wpływ bardzo wiele czynników. No i można powiedzieć, że one się dzielą na czynniki związane z geometrią, związane z konstrukcją formy, z parametrami procesu oraz z rodzajem materiału. Tak? No i oczywiście jeśli chodzi o geometrię, no tak jak widzieliśmy, te kierunki płynięcia tworzywa no zależą oczywiście od grubości ścianek wypraski, od jego rozmiaru, od liczby punktów wtrysku. Konstrukcja formy to oczywiście rozmieszczenie kanałów wlewowych, typy i rozmiar przewężek. No i oczywiście ogromne znaczenie ma typ układu chłodzącego, sposób chłodzenia i tak dalej. No w procesie to przede wszystkim czynniki temperaturowe, czyli temperatura tworzywa i formy, czyli temperatura chłodziwa na przykład w poszczególnych kanałach chłodzących oraz takie parametry właśnie jak czas i ciśnienie, o czym mówiliśmy, docisku. No materiał, przede wszystkim właściwości tego materiału i chociażby też udział wypełniacza, tak, czyli właściwości anizotropowe związane na przykład z włóknami, które orientują się w określony sposób w naszej wyprasce. W Moldex 3D mamy szereg parametrów, szereg wyników symulacji, które pozwalają nam po pierwsze odczytać wartości i kierunki odkształceń, jakie mogą wystąpić oraz pomagają w znalezieniu właśnie przyczyn, które jakby w największym stopniu wpływają na te odkształcenia, które chcielibyśmy zminimalizować. No i oczywiście mówimy tutaj o tej symulacji rozpływu tworzywa, gdzie możemy sobie zwizualizować, możemy zobaczyć też rozkład temperatury i ciśnienia w wyprasce po wtryśnięciu, możemy zobaczyć zróżnicowanie temperatury w formie, tak, czyli różnicę w temperaturze między stroną matrycową a stemplową. Możemy zbadać skuteczność fazy docisku poprzez właśnie sprawdzenie, jaki jest rozkład skurczu objętościowego po docisku. Również możemy sprawdzić czas skutecznego docisku poprzez sprawdzenie, czy wewnątrz naszej geometrii jest jeszcze płynny rdzeń, czy to ciśnienie, którym dociskamy, ma szansę wypełnić, jakby przejść do wszystkich miejsc, które nas interesują. I teraz kilka przykładów zastosowania tych właśnie rozwiązań przez użytkowników oprogramowania Moldex 3D. Pierwszy przykład dotyczy takiego łącznika elektrotechnicznego, no wobec którego wymagana jest dość duża dokładność, ponieważ on musi się wpasować do elementu kolejnego, czyli do gniazda, z wieloma ilościami tutaj tych styków. I tutaj taki wykonany został projekt takiego właśnie łącznika, takiej wtyczki.
wykonano dla tej, dla tego projektu symulację właśnie wypełnienia gniazda po zaprojektowaniu narzędzia. No i tutaj zauważymy, można zauważyć, że w pewnym etapie wypełniania jedna strona tego detalu wypełnia się szybciej niż druga strona. No i niestety ma to później pewne skutki w wynikach analizy odkształcenia. Możemy zauważyć, że następuje odkształcenie w kierunku osi Y boczne, tak? Czyli jakby ten nasz detal nie będzie, powiedzmy, prostoliniowy. No i te wartości, które tutaj uzyskujemy, są jakby już poza zakresem dopuszczalnym. Więc konieczne było jakby wykrycie, co jest powodem tego takiego właśnie odkształcenia, no i zastosowanie działań korygujących. Analizując właśnie wcześniejszą tą fazę wypełnienia i fazę docisku później, można zauważyć właśnie tą nierównomierny rozpływ. No i potem, co się tutaj z tym wiąże, w fazie docisku płynny rdzeń zostaje praktycznie tylko po jednej stronie naszego detalu i te niezrównoważony rozkład ciśnienia prowadzi do tego, że skurcz objętościowy jest bardzo duży po jednej stronie, tak? I to powoduje tutaj odkształcenie. Tak, dokonano właśnie takiej analizy, że ta nierównomierność skurczu i jego wysoka wartość jest spowodowana właśnie takim nierównomiernym rozpływem i tym nieefektywnym dociskiem. Również w tej grubszej części detalu następowała właśnie akumulacja ciepła, która też przyczyniała się do nierównomierności skurczu, o czym mówiliśmy wcześniej. No i oczywiście to wynika wszystko ze zróżnicowanej, z dużej różnicy grubości po obu stronach tego naszego detalu. No i tutaj zaproponowano zmianę jakby w konstrukcji, czyli to jest jakby symulacja wykonywana jeszcze przed etapem produkcji, czyli na etapie konstrukcji, co oczywiście daje nam taką możliwość, że możemy sobie takie właśnie potencjalne problemy wykryć bardzo wcześnie. Zaproponowano wykonanie takiego rowka zmniejszającego jakby pole przekroju tej grubszej części i dla takiego skorygowanego projektu wykonano ponownie symulację. I tutaj widzimy porównanie projektu oryginalnego z tym nowym projektem. I widzimy, że taka niewielka zmiana w geometrii już spowodowała, że to wypełnienie jest bardziej równomierne. Tak? Nie jest jeszcze idealnie równomierne, ale jest znacznie mniejsza różnica. Wykonano kolejne w wynikach kolejnych symulacji, czyli w analizie odkształceń, możemy zobaczyć, że wpłynęło to na zmniejszenie wartości odkształcenia w kierunku osi Y i dokonując jakby pomiaru tych wartości stwierdzono, że obecnie odkształcenie to mieści się już w dopuszczalnych granicach. Tak? Czyli w tym przypadku w zmniejszeniu deformacji pomogła korekta modelu geometrycznego wypraski. W drugim przykładzie mamy inny element z tworzywa TPE, dla którego również wykonano symulację i w tym przypadku niekorzystne i dość duża wartość odkształcenia, a przynajmniej wartość, która przekraczała dopuszczalny zakres, występowała na końcach tych skrzydełek.
I tutaj widzimy wyniki odkształcenia dla wynikającego ze zróżnicowania temperatury. W Moldex 3D możemy zaobserwować, możemy wyświetlać sobie wyniki zarówno dla jakby odkształcenia całkowitego, jak i dla odkształcenia wynikającego z poszczególnych czynników. Tak jak mówiliśmy, możemy oddzielnie zobaczyć odkształcenia, które wynikają tylko z orientacji włókien lub też tylko, na przykład jak w tym przypadku, ze zróżnicowania temperatury. I ponieważ w tym przypadku, jak widzimy, wynika to ze zróżnicowania temperatury, więc w analizie poddano, jak ten rozkład temperatury wygląda. I w wynikach zróżnicowania temperatury formy widzimy dużą wartość właśnie na tym elemencie centralnym. Oczywiście to przekłada się również na rozkładzie temperatury w wyprasce. Tak? Tam też jest takie miejsce, gdzie to ciepło nam się akumuluje. No i teraz, żeby zmniejszyć to zróżnicowanie temperatury, w tym przypadku dokonano modyfikacji w układzie chłodzenia. Oryginalny projekt zakładał chłodzenie w postaci takich prostoliniowych kanałów chłodzących z przegrodami. Jednak jak się okazało, ta wewnętrzna część tego detalu nie była odpowiednio schłodzona, przez co prowadziło do występowania tych niekorzystnych deformacji. No i zaproponowano zastosowanie wkładek chłodzących konformalnych, gdzie kanały chłodzące zostały dopasowane do kształtu naszej wypraski i wykonano ponowną symulację tego procesu. No i widzimy tutaj porównanie. Po prawej stronie dla formy z układem chłodzącym konformalnym widzimy dużo bardziej równomierny rozkład temperatury oraz zdecydowanie mniejsze zróżnicowanie temperatury w formie. No i przełożyło się to na zmniejszenie odkształcenia wywołanego właśnie takim zróżnicowaniem. Już widać tutaj na wizualizacji wyników tego odkształcenia, że tego koloru czerwonego, czyli tej dużej wartości, jest znacznie mniej. Tak? Odkształcenie spowodowane tym czynnikiem zostało zmniejszone aż o 70%. Kolejny przykład jest to przykład wykorzystania modułu Moldex 3D o nazwie Expert, który pozwala na optymalizację parametrów procesu wtrysku metodą Design of Experiment, tak, czyli DOE. Gdy mamy już gotowy projekt formy i za bardzo już nie możemy tutaj zmieniać nic w konstrukcji, można spróbować dokonać optymalizacji parametrów procesu, tak aby również odkształcenie było jak najmniejsze. Metoda Design of Experiment dostępna w module Expert polega na tym, że dla naszego projektu wybiera się parametr lub parametry, które mają zostać zoptymalizowane. W tym przypadku wartości odkształceń zostały oznaczone, że mają być jak najmniejsze. Określa się grupę czynników, które mają być poddawane zmianom. No i będą to tutaj te czynniki, o których mówiliśmy, co będą to właśnie czynniki temperaturowe, czas docisku i inne. Za chwileczkę zobaczymy zestawienie tych czynników. Ustawia się parametry procesu Design of Experiment, czyli jakby sposób dokładności, rodzaj algorytmu i tak dalej. I wykonuje się szereg analiz, na podstawie których
program określi nam, jak te poszczególne czynniki wpływają na osiągnięcie tego naszego celu tej analizy. No i tutaj jako te czynniki wpływające na, te czynniki zmienne, które wpływają na to nasze mają wpływać na to nasze odkształcenie, wybrano 4. Jest to temperatura tworzywa, ciśnienie docisku, czas chłodzenia oraz czas wtrysku. Tak? I tutaj może być kilka różnych wariantów i w tym przypadku można zobaczyć na, po wykonaniu takiej analizy na wykresie, jak poszczególne czynniki wpływają na tą naszą jakość, tak? Czyli na ten parametr jakościowy, w tym przypadku na wartość odkształcenia. No i możemy zobaczyć, że na tym poziomie najniższym temperatury mamy najmniejsze te odkształcenia, tak? Z kolei przy ciśnieniu docisku mamy najwyższy i tak dalej, tak? Tutaj możemy oczywiście sami sobie to oszacować, które parametry najlepiej już w tym ostatecznym procesie zmieniać, tak? Bo nie zawsze potrzeba zmieniać wszystko. Możemy odczytać, który parametr w jakim stopniu wpływa na osiągnięcie naszego celu. No i tutaj wracając do naszego tutaj projektu, ten sam projekt geometryczny, tak, i po zoptymalizowaniu odkształcenie całkowite zostało zmniejszone o 20%. Podsumowując możliwości systemu Moldex 3D, tak jak widzieliśmy, system pozwala na przewidywanie zarówno tendencji, jak i wartości odkształceń. Dodatkowo poza taką wizualizacją przestrzenną możliwe jest też oddzielna wizualizacja dla analizy płaskości, czyli jeżeli mamy detale, dla których zależy nam na zachowaniu płaskości określonych ścian, można zdefiniować pewną płaszczyznę odniesienia i wtedy badać odchylenia od tej płaszczyzny. Również dostępne jest takie narzędzie, które pozwala ułatwia analizowanie odchyleń kołowości, czyli dla elementów cylindrycznych, czy fragmentów cylindrycznych dla naszej wypraski, możemy wykonywać przekroje i zarysy tych przekrojów możemy, ich punkty kontrolne, czyli węzły w przekrojach, możemy wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego, generując jednocześnie taki wykres nierównomierności właśnie kołowości. Kolejną możliwością to jest właśnie, chyba rzecz bardzo ważna, możliwość znalezienia przyczyn, tak? Czyli możemy sprawdzać te nasze właściwości termiczne, ciśnieniowe, czy orientacje włókien, wykonywać różne warianty tych czynników i sprawdzać, jaki mają wpływ na orientację. Oczywiście przy prostych tutaj, jak przykładach, jest to część rzeczy można wykonać i bez symulacji się przewidzieć. Natomiast wypraski obecnie, jakie w przemyśle są wykonywane, są już tak o tak skomplikowanych kształtach, że no bez systemu informatycznego, bez symulacji wtrysku jest to bardzo trudne. No i oczywiście najważniejsze to jest możliwość dokonania działań korygujących i z ich sprawdzenia na poziomie symulacji, a nie na gotowej już formie, tak? Kiedy już jest za późno, żeby to zrobić w prosty sposób. Tak? No i działania korygujące, tak jak tutaj widzieliśmy, mogą polegać na zmianach w geometrii. Jeżeli mamy jeszcze taką możliwość, możemy zmieniać konstrukcję formy, czyli optymalizować układ chłodzenia, optymalizować układ wlewowy, jeżeli taka potrzeba też by była. No i trzecia możliwość to jest optymalizacja parametrów procesu,
na przykład z wykorzystaniem tego modułu Expert, czyli tej techniki Design of Experiment, ale również bez tego modułu system pozwala przygotować sobie wiele różnych wariantów procesu i sprawdzać, jak te proponowane przez nas zmiany, jakie będą miały wpływ na odkształcenia, jakie będą powstawały. Podsumowując, Moldex 3D pomaga nam ulepszyć projekt, ułatwia nam pracę dzięki temu, że nie musimy sami się zastanawiać, co, jak zrobić. Możemy to wszystko sprawdzić. No i oczywiście możemy w ten sposób zaoszczędzić, gdyż jesteśmy w stanie wykrywać problemy na bardzo wczesnym etapie projektu, tak? Czyli już zarówno po zaprojektowaniu wypraski, albo na samym początku projektu formy, możemy już sprawdzać, jak proponowane przez nas rozwiązania będą wpływały na efekt naszego procesu. Dziękuję tutaj Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, na które mógłbym na szybko odpowiedzieć, to bym prosił, można zadawać na czacie. Ewentualnie zapraszam do kontaktu mailowego lub też do informacji, które znajdują się na naszej stronie internetowej oraz na kanale YouTube oraz na naszym blogu.